Witam ponownie. Popowiadamy sobie dzisiaj trochę o czyszczeniu basenów. Natomiast zanim zaczniemy, to ja jeszcze wrócę do poprzedniego filmu, na którym przedstawiałem dwie firmy i różnice, jakie są między jednym basenem a drugim. Zapomniałem tam dodać o takim elemencie, że baseny te posiadają jeszcze takie pokrowce, nie pokrowce, płachty, którymi się zabezpiecza basen przed dostawaniem się śmieci. I obie firmy również te pokrowce mają inne. No i tu jest podobna sytuacja jak w poprzednim filmie, że no, jakby te detale firmy Best tutaj są jakby bardziej dopracowane i przemyślane. Choćby z tego względu, że ta płachta jest wykonana w basenie Bestu, jest wykonana takiego lekkiego pokrowca, w zasadzie to jest brezent, taki cienki ze sznurkami dookoła, który się po prostu dość łatwo zarzuca i związuje. No i w zasadzie tyle. Natomiast w firmie Intext jest, zamiast brezentu, producent dał gumę, która jest raz, że ciężka, dwa, ciężej się zakłada, no trzy, jak się już na nią woda dostaje, no to ta guma po prostu zaczyna tonąć, no i trzeba się z tym siłować. No i kolejna rzecz, jak już się w końcu to zarzuci, no to przy zawiązywaniu sznurkiem ta guma gdzieś tam w tych miejscach, gdzie sznurek wychodzi, się po jakimś czasie zaczyna pruć. No i to jest jakby kolejny detal, który jest uważany minusem basenu firmy Intex. No i to w zasadzie tyle. No i wracając do czyszczenia. Tutaj Wam przedstawiam taki, a może inaczej, pokażę Wam najpierw, że ten basen faktycznie musi być oczyszczony. Jest tu już sporo śmieci, już jakieś zielone glony tworzą prawdopodobnie, więc trzeba to w końcu jakoś pozamiatać. No i takim podstawowym elementem, którym jakoś to idzie wykonać, to jest coś takiego, czyli szczotka plastikowa, o, jak to wygląda, aluminiowa rurka, tutaj jest, jak widać, śrubka, ona nie jest oryginalna, ale plastik się zgubił, no i wąż. O, ma jakieś, ja wiem, 3, może 4 metry. Poklejony już dość mocno taśmą z kota albo taśmą czarną. Tylko koniecznie, żeby śliska była, bo one są chyba wodoodporne, a te takie materiałowe to się odklejają. No i tak w ogóle to, jak widać, basen już ponad miesiąc stoi. No trochę się teraz nie kąpaliśmy w nim, bo nie było pogody, ale jak widać, nic się nie dzieje. No może trochę wody było, ale to ze względu na awarię węża z pompy. Gdzieś tam on pęknął i też został na początku sklejony, a ostatecznie rurę żeśmy wymienili, bo mamy z poprzedniego basenu. No więc tak, z tym czyszczeniem, no niestety też nie ma wcale tak łatwo. Bo po pierwsze, tu mamy element, końcówkę, którą trzeba włożyć do pompy, czyli w zasadzie od wewnętrznej strony basenu, tam, o, tam sobie woda wypływa z pompy, no więc tam jakieś 1,5 metra wcześniej zaciąga. Ten element trzeba tam włożyć w miejsce, gdzie pompa zaciąga, ale jak widzicie, on tu już jest przyzdobiony też taśmą. Zaraz powiem dlaczego. Ten wąż najprawdopodobniej, ja już nie pamiętam, w zasadzie nie tyle wąż, to ta końcówka, nie wiem, czy ona jest oryginalna, czy ona jest z tego poprzedniego, ale wydaje mi się, że z tego, ale to dobra, mniejsza z tym. W każdym razie taśma jest po to, żeby było uszczelnienie między właśnie tym miejscem, gdzie się to wkłada, no a już tą końcówką, bo okazało się, że bez tej taśmy był jakiś luz i zaciągało powietrze, a jak zaciągnie powietrze, to pompa jest po chwili zapowietrzona i już nie odkurza. To znaczy, no, nie zasysa wody, no więc też przy okazji nie odkurza. Więc to jest jakby pierwszy element tego problemowy. Ja może ten zestaw tu wrzucę do wody, bo to będzie trochę tu kluczowe. To też całe wrzucę do wody. Bo niestety inaczej się tego nie da zrobić. O. Teraz powiem, czemu się nie da i w czym jest problem. A no, problem jest w tym, że jak już tą końcówkę podepniemy, to my ją musimy całą zalać wodą. Ona musi być cała zalana w wodzie. Nie może być takich
pęcherzyków, jak tutaj na przykład, że sobie coś pływa, ona musi być zalana w całości. I to jest trochę taka zabawa, bo trzeba ten wąs o tak przeciągać, przeciągać, jak się przeciąga, to tu znowu się może, to czasami tu się powietrze znowu dostaje. No i to tak trzeba przeciągać, 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 aż zalejemy całe, a przy okazji trzeba, całość musi być cały czas pod wodą, bo jak tu będziemy sobie to orobić o tak, to bardzo często gdzieś tam w powietrzu już, gdzieś tam w środku już się jakieś bańki tworzą. No więc zazwyczaj 2-3 razy trzeba to całe przejechać pod wodą, żeby to faktycznie było, żeby to faktycznie nie miało powietrza. No i kolejną rzeczą jest taką, że jak już montujemy to, to musimy to wszystko pod wodą zmontować, czyli tą końcówkę musimy założyć pod wodą, żeby ona nie była na powierzchni, bo znowu mamy powietrze. No i jednocześnie całość musi być cały czas pod wodą utrzymywana, żeby powietrze się nie dostawało. Jak już to mamy, podłączamy to do pompy, która jest wcześniej oczywiście wyłączona. I tu jest kolejna rzecz, jak my ją podłączymy do pompy wyłączonej, to jakby z pompy jeszcze trochę powietrza pójdzie i trzeba ją jeszcze raz będzie odpowietrzyć, czyli znowu po kolei. Tam jest, i tu jest trochę wtedy trudniej, bo to będzie gdzieś na takiej wysokości i trzeba będzie to o tak robić, o tak, o tak, o widzicie, o tak i właśnie takie się będą tworzyły pęcherze. Więc no mówię, jestem zabawy, zresztą będziecie robić, zobaczycie, że to wcale nie jest takie super. Natomiast no jest to jeden z najtańszych sposobów, który no jako tako się sprawdza. No generalnie jak to odpowietrzymy już, to no to co, zostaje nam już same odkurzanie. Na pewno jest ważne to, żeby te ruchy tą miotą robić bardzo powoli, bo jak zaczniemy tym tak jeździć, to wszystko pójdzie do góry i zamiast zebrać, to tylko woda się zielona zrobi i zaś trzeba będzie czekać cały dzień, aż to opadnie. No i to w zasadzie tyle. No, oczywiście od razu mówię, przy takiej powierzchni basenu trzeba, ja wiem, tak z 3-4 razy przynajmniej pompę przeczyścić, bo jak te wszystkie liście, te owady powrzuca, to trzeba przynajmniej, mówię, 3-4 razy pompę wyłączyć, wyjść, wyczyścić, wsadzić, no i znowu jechać, bo ciśnienie zaciągania wody będzie coraz słabsze, nie? Także no na jednym raczej ciężko jest, żeby to dobrze posprzątać. No i oczywiście każdy jakby wymiana filtra wiąże się z nowym odpowietrzaniem, tak? Bo jak wyciągniemy filtr, przemijemy go, wsadzimy, trzeba pompę zalać, więc z automatu wąż będzie do zalania. No i jest to, co mówiłem, czyli albo odłączamy wąż, zalewamy, albo na podłączonym wężu po prostu zalewamy wąż, tak żeby nie było powietrza. No ogólnie zabawa. Ja zobaczę następny filmik, nakręcę albo w trakcie, jak już odkurzam, albo jak już jest poodkurzane. Wydaje mi się, że jeszcze w trakcie odkurzania to zrobię taki krótki filmik, żeby pokazać, jak to idzie. Pokażę, jak te wszystkie śmieci przez tą rurę przelatują. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o taki najtańszy sposób. I powiem szczerze, za bardzo innego nie ma, bo taki naprawdę odkurzacz, który elektryczny, który to zasysa, no kosztuje, no kiedyś jak oglądałem to, no to poniżej 1000 zł nie było takich odkurzaczy. Być może teraz są, wiem, że są przeróbki różne, można samemu zrobić, oglądałem gdzieś tam w internecie, ale no zrobić elektryczny, coś elektrycznego, to które fajnie działa, no to też nie jest takie proste. Można podpiąć pompę taką zwykłą za 80-90 zł. No ale tu też pytanie, co? Filtr trzeba dodatkowy robić. No, co by się nie chciało wymyślić, to jest zabawy. Natomiast jak się ma kasę, nie jest to problem. Można kupić porządny odkurzacz za 2000. Jest temat z głowy, chociaż nie wiadomo, bo to mówię, nigdy go nie testowałem, takiego odkurzacza. I nie wiem, jakie tam są mankamenty, a na pewno jakieś będą. Natomiast taki zestaw, jak go mam od początku, czyli w zasadzie chyba 7 rok, no i w zasadzie go mam cały czas, no i działa, no widzicie, tu poklejony, tam poklejony, tu śruba, ale działa, idzie sprzątać i tyle w zasadzie. Fakt faktem to nie jest wszystko na temat sprzątania, bo jeszcze dochodzą kwestie, co jak już dno mamy takie zielone, taki twardy szlam, ale jakby o tym osobny filmik, bo na to jest też kilka jakby sposobów. Także tyle na chwilę obecną. Następny filmik, mówię, w trakcie albo już po. Do zobaczenia. Cześć.